Tak, słucham. Panie Jarosławie, dzień dobry. Z tej strony również Jarosław, ale cichociemny. Dzień dobry. Nie znam. No, proszę pana, sprzedaje pan samochód, to powinien pan być bardziej otwarty na, że tak powiem, potyczki słowne z potencjalnymi klientami. No nie rozumiem, o co chodzi, więc niech pan mówi, o co chodzi. No, Kim to pan jest? sprzedaje pan Golfika czwóreczkę. Tak. No i ja chciałem go kupić. No to proszę bardzo, słucham, niech pan pyta, o co chodzi. Dokładnie. No, chciałbym zapytać, czy żona ma duży przebieg? Nie wiem, naprawdę. Naprawdę nie wiem, o co panu chodzi. Pytam, proszę pana, sprzedaje pan samochód, tak? Chciałem zapytać, czy żona ma duży przebieg? Żona? Samochód, proszę pana. Żona, no nie wiem, jak tam żona? Zdrowa? A w ten sposób, aha. No ma 230 tysięcy. O Jezu. A to jeszcze No to... działa? pan co? Jak pan takie teksty, to takie nie za bardzo. Ten samochód jest w tak idealnym stanie, że 230 tysięcy to jest nic. Proszę pana, To jest... tylko że ja okiem eksperta patrząc tutaj na maskę, to widzę, no, że przynajmniej raz dzwona pierdolną w jakieś drzewo. Ja tu widzę, proszę pana, tam po lakierze jest takie nagięcie na 3 cm na 4 calu od lewej strony. No to jak pan w ten sposób chce rozmawiać, to ja dziękuję za rozmowę. Do widzenia. A proszę pana, proszę się nie rozłączać. Ja tu chcę samochód Tak. kupić. No to niech pan taki stan nie wali, bo jakby było, ktoś by mnie sprzedawał samochody. Ja jestem poważny, czy on nie jakiś krętacz, złodziej, handlarz i tak dalej. A no, proszę pana, lajkuje Ja nie pan. jestem żadnym... Ja żadnym handlarzem nie jestem. Kupiłem sobie samochód w Niemczech, sam osobiście go ściągałem, to ja miałbym kupić sobie dzwona jakiegoś, tak? Jak pan mi tutaj sugeruje. No, No bez przesady. proszę pana, ja jestem znany z tego, że ja mam takie sokole oko i ja tu, proszę pana, na zdjęciu, no nie wiem, może ma pan A to tam. może pan mieć nawet kocie oko, mnie to naprawdę nie interesuje. Może pan przyjechać go obejrzeć, a dalej, no Proszę się nie okać, naprawdę. spokojnie, proszę pana, bo pan na zawał zejdzie. Jeszcze mam jedno pytanie, bo tutaj nad błotnikiem widzę, że jest taka ryska. Ja nie wiem, czy to tam żona w To supermarkecie. jest samochód, wie pan co? To jest samochód 11-letni, czy tam 10-letni. Ryski się zdarzają. Nówki samochody mają po 30 rys wokoło samochodu i jakoś nikomu nic nie przeszkadza. Proszę pana, ale proszę się nie dorać. Czemu się pan zdenerwował? Proszę mi to No powiedzieć. bo no dlatego, że pan mi takie. To jest samochód 10-letni. To nie jest samochód, że ryski nie będzie, czy niczego nie będzie. No bez przesady. Proszę pana, tylko że rok produkcji 2003, a jest 2014, ma 11 lat. Oszukał mnie. No to No 11-letni. chce mnie pan oszukać, proszę pana. No, ja tu dzwonię, chcę kupić, a pan tak mnie bezczelnie chciał okłamać. Jakby szczelnie, tak po prostu trafiłem, tak po prostu strzeliłem 10 czy 11-letni, jakie to ma znaczenie? No, Żadnego to proszę znaczenia pana, nie ma. dla mnie ma znaczenie, proszę pana, dla pana rok życia to nie jest ważny? A może, proszę pana, może ten samochód spełnia marzenia, tak? I pan mu chce odebrać rok wspomnień. Proszę pana, jak jeździł po autostradzie niemieckiej, zanim pan go ściągnął, proszę pana, proszę tak się nie zachowywać. I negocjujmy dalej, bo widzę, że 17 tysięcy to trochę, wie pan, taka cena, górna stawka, jak to się mówi. Tak, to prawda, się zgadzam, tylko że ten samochód serce włożyłem, tam wszystko jest porobione na zicher. Silnik jest po wymianie rozrządu, oleju wszystkich, te cztery tarcze są nowe, wszystko, w tym samochodzie nic nie gra. Mój teściu jest mechanikiem, tak on mi wszystko przeglądał, ten samochód w duszy szczerze, tak powiem. Ten samochód gra jak, no nie wiem, jak najlepszy, żaden samochód, który ma po 150 tysięcy przejechań, nie powinien stać koło tego mojego samochodu, tak naprawdę. Także ja w ten sposób samochód tyle pieniędzy włożyłem, że ja taniej go sprzedam na pewno. No, Także wie to pan, by... ja też czasem w samochodzie wkładam, bo no, zdarzają się takie przydrożne Ja wiem przygody. doskonale sobie o tym, bo ja za niego dałem tam powiedzmy 2 lata temu wyszedł mi 22 tysiące. I ja wiem doskonale o tym, że ja tego nie odzyskam. Ale też wiem doskonale o tym, że ja jak coś w niego wkładam i to wiem, że on będzie chodził, że jak ja mam o pół drugiej czy o trzeciej w nocy wyjechać na drugi koniec świata, to ja wiem, że dojadę nim tym samochodem. No Bo tylko to... benzynę trzeba zalać, proszę pana, bo na koniec świata to jednak trzeba Wiesz, zainwestować. to akurat... Pomijając to po drodze jest milion CPN-ów jeszcze, czy tam stacji benzynowych, że tak się wyrażę. Ale chodzi o to, że ten samochód jest pewny, ja jestem nie żadnym handlarzem i wiem co sprzedaję i tak dalej. Także jeżeli chodzi o taką sprawę, to na sobie głowę uciąć.
Opony są wszystkie cztery nowe praktycznie, także w niego nie ma żadnych wkładu finansowego, nic nie trzeba wkładać, zarejestrować i jeździć. Taka tylko jest, proszę pana, ja tu widzę, że te opony to są takie trochę z niższej półki, takie bardziej ekonomiczne, aka biedne, tak? Homeles tak zwane. I ja na przykład jak jest możliwość, że pan sobie zabierze te opony, bo mi są niepotrzebne, to wie pan, na cegłach by mi pan odstawił po prostu na lawetę ten samochód, bo ja nie chcę z tymi oponami. Nie wiem, czy by była taka możliwość. Bo te opony absolutnie, proszę pana, ja nie mogę czymś takim jeździć. Ja mam, proszę pana, fame, który muszę utrzymać. Fame? No fame, tak. Ja mam fame, proszę pana, prestiż jestem, proszę pana, ja jestem właścicielem burdelu, więc proszę pana, jestem szanowaną osobą w mieście, więc ja nie mogę, proszę pana, z takimi biednymi oponami jeździć. Nie wiem, czy był to by jakiś problem. Pan by sobie tam na lewarek odkręcił te opony i po prostu na felgach mnie zostawił, ja bym sobie lawetą podjechał z Gęczysławem tutaj, ojcem Isamu, proszę pana, i koniec. Bierzemy, wsadzamy, proszę pana, Michelyny bogatej i tyle, no. No, dla mnie to żaden problem, tylko chodzi o to, że no, jak te opony są dla pana z niskiej półki, to okej, dla mnie to są normalne opony, pełnosprawne, jeżdżące i... No proszę pana, no, ale tak, no to jest jakby powiedzieć, że pełnosprawna jest osoba, która jest niepełnosprawna, bo jeździ na wózku, to jednak jest pełnosprawna, czy nie jest pełnosprawna? Jeździć można, tak, jeździć można, proszę pana, ale proszę pana, jak wyjdzie dziewczyna z agencji, zobaczy takie opony, to na proszę pana nie pójdzie na tył ze mną, proszę pana, trzeba... Czyli pan sugeruje, że dziewczyna wychodzą z agencji, patrzy na opony w samochodzie, które stoją, tak? No, to się chyba pan na dziewczynach nie znał. Ile miał pan dziewczyn? Ja miałem 24 w półtora roku. To ja nie ma znaczenia w ogóle. Ja mam a widzi pan, nie miał pan więcej dziewczyn, bo ma pan chujowe opony w samochodzie. Proszę pana, ja panu jeszcze życie rozwiążę. Widzi pan, to musi mi pan trochę spuścić za to, nie wiem, z 500 za to, że ja tu panu takie życiowe rady daję. Nie, absolutnie nic. Panie Jarosławie, bądźmy poważni, tak? Bądźmy poważni. Mm-hmm. No i co dalej? Słucham dalej. A jeszcze jakąś radę chciałby pan, no to tak, nie polecam gimnazjum, tak? Tam generalnie wenery teraz chodzą. Na przykład jest Anka Wenerka, to jest, proszę pana, ta... A nie będę panu opowiadał, ale generalnie niech pan liceum i gimnazjum omija szerokim łukiem. No ja akurat takich rzeczy już nie potrzebuję, więc mnie to akurat nie dotyczy. Nie potrzebuje pan? Jest pan aseksualny czy impotentem? Ja sobie tam lubię, wie pan, no co mamy jechać na ręcznym, tak? Pizda, nie ręka, chuja nie oszukasz, no proszę pana, no. Dobra, ma teksty. No ma się te teksty, ma się te punchline'y, jeden jest zajebisty, a drugi jest fajny. Tak mi zazwyczaj mówili. No i tyle, proszę pana, no. Pan chce 17 koła za ten samochód. Ja panu 4 koła oddam, to 13 tysięcy, tak? Nie, absolutnie. Proszę pana, 13 tysięcy i... No i dam panu numer do mojego mechanika, który lodówki naprawia, więc jak się, proszę pana, kiedyś panu lodówka zepsuje, to mógłby pan tam do niego zadzwonić, on by panu tam zniżkę, stóweczkę zrobił. No, po znajomości. Co pan powie na tą ofertę? No ja nic nie powiem, bo ja tam to się nie godzę. Proszę pana, jest tak, chce pan 17 koła za ten samochód. Ja panu pana tak. 4 koła oddam, pan sobie weźmie z tymi oponami biednymi i za 13 tysięcy plus numer do mechanika, myślę, że ubijemy interes. I jeszcze, proszę pana, jak będzie pan fajną osobą, to jeszcze wódeczkę postawię, tak? Chwileczkę. Jak pan mi 4 tysiące oddaje plus jeszcze 13 tysięcy, to razem 17, tak? Rozumiem. Nie, inaczej, proszę pana. Jest tak. Pan chce 17 tysięcy za samochód tak, z kołami, ale ja tak. Tych kół nie chcę, bo są biedne. Więc pan sobie odkręci tam na lewarku te ale koła. Ale te koła nie są warte, te koła nie są warte 4 tysięcy, które pan... No ale proszę pana, przed chwilą pan mówił, że te koła są zajebiste, no to niech się pan zdecyduje. Opony, chwileczkę, rozmawiam o oponach cały czas. No ale ja panu dam opony i nawet niech sobie pan te felgi weźmie, bo pan, ja i tak będę tuningował tego golfika. Tak coś jak się nie chodzę na to. Proszę pana, ale te felgi, które ma pan w samochodzie, to nie wiem, na jakąś wiejską potańcówkę do remizy się nadają. Proszę pana, ja muszę mieć takie, wie pan, no takie bardziej stylowe do mojej agencji, jak będę podjeżdżał, proszę pana, wie pan, na niskim profilu. Więc... Jakie one są, to jest moja sprawa. Po drugie, te felgi są oryginalne. A może pan niski profil założyć na 60, jak się da? Nawet ciężarówki może pan założyć. Nie, mnie to nie naprawdę interesuje. No to inaczej, proszę pana. 13 tysięcy, numer do mechanika... I kwiatki dla żony, o. A po to mi numer do mechanika?
No bo panu powiedziałem, że jakby się panu kiedyś lodówka zepsuła, to on by przyjechał i wie pan, ta za pół darmu by panu naprawił. Nic z tych rzeczy. Dobra, a jak małeś do tego zmierzać rozmowa, to ja dziękuję i do widzenia, rozłączam. Ale proszę pana, niech się pan nie rozłącza. No ale nie, naprawdę nie interesuje mnie pana oferta, powiedziałem swoją ofertę. Ale proszę ofertę, pana, ale pasuje. negocjacje to jest taki maraton, jak się pan rozłączy, to, no to kiepski z pana maratończyk. No to i dziękuję, mnie to nie interesuje. Ja powiedziałam swoją cenę, koniec, mnie naprawdę nie interesuje, ja znam swoją cenę. Jaka jest pana cena, no? No, moja cena, ostateczna cena jest 17, tak jak jest wyjściowa i koniec. A proszę pana, 17, ale 17 tysięcy to jest za dużo, no proszę pana, bądźmy proszę pana, bądźmy poważni. 14 tysięcy 600 złotych panu oferuję. Nie, absolutnie. Ostateczna cena 16,5 i do widzenia. Jak nie to? 16,5, proszę pana. 16,5 to ja miałem jak, proszę pana, dziewictwo straciłem z kolegą. Nie, niech pan będzie rozsądny i mi sprzeda za 15 tysięcy ten samochód. Absolutnie, nie. Ja na niego dużo serca włożyłem. Więc. Ale proszę pana, ale to jest jak powiedzieć, że nie wiem, że pan wsadził do tego. Ja sobie zdaję z tego sprawę, jakie są ceny. Niech pan mi uwierzy, ja oglądam ceny samochodów nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od tygodnia. Ale to niech tysiąca. Sobie pan puści, proszę pana, TVN Turbo, tam pogląda fajne samochody, a mi sprzeda za 15 500 ten samochód. Nie. A ja powiedziałem, jaka ostatecznie cena. Proszę pana, pan od 1000 zł chyba nie zmożeje. A skąd pan w ogóle dzwoni? Z Lubuskiego, proszę pana, województwa. No i gitara, no i... gitarę, proszę pana, elektryczną gitarę panu dorzucę. 15 tysięcy i moja elektryczna gitara, którą synowi kupiłem na urodziny. 16,5 i koniec. Nie mam więcej czasu na rozmowę. Proszę pana, 16 tysięcy, numer do mechanika, kwiatki dla żony. I chuja do gęby, o. Oj, ale pan jest bardzo wulgarny. No, wie pan, pracuję w burdelu, tak? No to jednak takie... A to mnie, to akurat gdzie pan pracuje, to najmniej mi to interesuje. Proszę pana, jeszcze, proszę pana, mam dla pana nową propozycję. 16 tysięcy, numer do mechanika, kwiatki dla żony i jak kiedyś by pan potrzebował pracy albo bliższa rodzina, ja pana przygarnę do mojego lokalu. Tylko musiałby nie, się pan nie. Tam na róże nauczyć tańczyć. Ale to spokojnie, kursik tam, zafunduję nawet panu kursik. Co pan na to? Na moją ofertę? Na żaden kursik, żadną ofertę, ja dziękuję. Proszę pana, ale bądźmy poważni, proszę pana. No. Niech pan jeszcze raz przemyśli. Od 16 tysięcy, numer do mechanika, kwiatki dla żony, oddaję panu te felgi. Wie pan co? Ja za tą ofertę dziękuję, naprawdę. Ale proszę pana, chce pan powiedział pan... Ja mówię panu poważnie. Powiedziałem ostateczną cenę na ten samochód i naprawdę żadna inna oferta mnie nie interesuje. Mówię panu poważnie. Ale proszę ja pana, jestem poważnym człowiekiem, przez takie negocjacje, proszę pana, Hitler na Polskę wjechał. No a ja, pan to tak naprawdę, mi się nie pali, żeby sprzedać ten samochód. Nie sprzedam, będę jeździł, bo jestem z niego zadowolony. Po prostu i tyle. No. Ale niech sobie jak, pan... Jak pan mi pasuje... Dobra, inaczej, proszę pana. Jak pan, bo pan lubi jeździć tym samochodem, to 16 tysięcy, numer do mechanika, kwiatki dla żony i rower dla syna. Nie, ja dziękuję. Składak, nie, syna... proszę pana, składak, rocznik 2004, to nawet by pan się o rok młodszy pojazd przerzucił. Co pan na to? Nie, naprawdę. Ja mam rower, wystarczy. Proszę pana, jest pan twardy. Muszę to powiedzieć. Tak, jest pan twardy jak penis podczas erekcji. Gratuluję. Ale wracając do tego, 16 250 zł, numer do mechanika, kwiatki dla żony, rower dla syna i wódeczka na opicie interesu. Wie pan co, ale ja już panu mówię jeszcze raz. Mnie nie interesują żadne kwiatki dla żony, żadna inna... A widzi pan, a potem proszę pana, i potem tacy ludzie jak pan na forum tam samości czy piszą, że żona im nie daje. No tak, jak się kwiatków dla żony nie daje, to tak jest, proszę pana, to ona potem też nie daje. Więc proszę pana, 16 350 zł, numer do mechanika, rower dla syna, kwiatki dla żony i wódeczka absolwent. Nie. 1,5 litra, o. Naprawdę ja serdecznie dziękuję. Jeżeli panu to nie wystarczy, no to się rozłączam i koniec. Naprawdę. Nie mam czasu na takie negocjacje, bo dla mnie to jest sporo czasu. Naprawdę. No to proszę pana, no to nic. Jednak pan no jest pan cipka, nie chce pan negocjować, no to musimy się rozłączyć. I no życzę panu powodzenia. No dziękuję. Dajemy, dziękuję. Dziękuję, dobranoc.